Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Marysią Brońską. Witaj, Marysiu. Witam. Ayubowa, czyli tak jak mówią Lankijczycy, witają się obaj źródło. Aha, super. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odnajdywaniu ukrytej prawdy o nas samych. Taki temat? No, powiedziałabym, że moja podróż na Sri Lankę w pewien sposób miała taki wydźwięk. Niezamierzony, niezaplanowany, niewypracowany, po prostu pewne rzeczy się podziały, to popłynęło i później już tylko doświadczałam, zadziwiałam się i wyciągałam wnioski. A skąd w ogóle się ta Sri Lanka w Twoim życiu pojawiła? Sri Lanka generalnie przyciągała mnie magnetycznie od dzieciństwa. Puszka z herbatą na półce, w kuchni, babci, cejlońska. Pamiętam ten moment, kiedy po prostu jako dziecko, jak patrzyłam na tą puszkę, to czułam, że się w niej wokół cała przestrzeń. Bo ja takie rzeczy z dzieciństwa pamiętam. To był taki magnes, który tylko wracał. Gdzieś tam rzadko odzywał się taki sygnał. Wiesz co, podziała się w taki bardzo trudny dla mnie życiowo momencie, gdzie próbowałam się poskładać do kupy po tym, jak wszystko mi się rozmontowało. Właściwie pragnęłam słońca, ciepła, odpoczynku i niczego więcej. Nie miałam żadnego pomysłu na to, co się może wydarzyć. Jedynym marzeniem było wsiąść do samolotu, wysiąść tam, ponieważ to był grudzień, więc pogody takie angielskie, jakie były, i poczuć tylko ciepło i słońce. No, nie ma tak słońca. I to było właśnie moje jedyne pragnienie, które miałam. Natomiast co się wydarzyło? Cała reszta zaczęła się dziać sama. Cała reszta się zaczęła dziać sama. Właściwie postawiłam nogę, jak doszłam z lotniska na ulicy w Colombo. Rozejrzałam się i mówię, o kurczę, to moje. Luzowałam sekundę i poczułam się jak u siebie. A później już były kolejne dni, kolejne zdarzenia. Kolejne doświadczenia. I tak siedziałam. A co takiego specyficznego ma ta wyspa? Co sprawia, że zatrzymało się to wszystko dłużej u ciebie? No bo jak się w człowieku coś głęboko zmieni, to już się tego nie da odmienić. Rozumiesz, że jeżeli przychodzisz coś, co nie jest mechanicznie wypracowane, tylko jest efektem Twojej drogi, czyli samopoznania, świadomej pracy z emocjami, bez oczekiwania, że wydarzy się taki moment, to jeżeli się coś podzieje, to już się tego nie da oddziać. Po prostu się nie da oddziać. To co tam dostałaś na tej Sri Lance? To było miejsce, w którym zaczęłam świadomie, bardzo głęboko wracać do siebie. Każdy z nas, znaczy każdy, myślę, że się to dosyć często zdarza, że na naszej drodze pojawiają się takie sytuacje, które nas dezorientują, naprawdę, kim jesteśmy. Kiedy spotykamy się z tym, że my przeczuwamy coś innego, czy czujemy o sobie, czy wiemy o sobie, a świat nas informuje zgoła o czymś innym. Jeżeli tego świata jest dużo, ten świat jest bardzo przekonany o swoich racjach, to bywa, że jest trochę trudno. A dla mnie Sri Lanka była takim miejscem, w którym
ja zaczęłam się czuć swobodny sobą, bez żadnego doszukiwania się. Po prostu zaczęłam tam być sobą, tak jak ja ciuciałam, stanęłam na ulicy, tak, przed lotniskiem, czekając na przewodnika i po prostu poczułam się, że to jest ten, po prostu ja, w ogóle ja, znowu Marysia. Podróż samoistnie, tak była ułożona, nikt jej nie planował, że to musi być takie miejsce, jak spodziewamy, było to z tego miejsca, nie, już to płynęło. Tak jakby przygotowywała mnie energetycznie, kolejne miejsca, które spotykałam, to pewne kolejne, następne doświadczeń. Mm-hmm. To było bardzo piękne, że było niesamowicie łagodnie, że nie spotykałam się z narzucaniem absolutnie niczego. Mimo tego, że Sri Lanka jest w dużej części, chyba w 80% buddyjska, nazwijmy to tak, to tam mieszają się chrześcijanie, hinduiści, buddyści, muzułmanie i raczej żyją w takim klimacie współistnienia. Mnie urzekło to między innymi, że Sri Lanka, podobnie jak Polska, przeżyła okres ciemiężenia. Tam wyglądało to trochę inaczej, bo to była pod rządami kolonizatorów i tak dalej. Tutaj mieliśmy rozbiory, ale mam uczucie, że oni przede wszystkim się obronili, bo wyszli z tego bez takiej, ja mówię o takim codziennym życiu. Odkładam na bok politykę. Ja mówię o takich ludziach jak ja, z którym się spotykałam. No, tak po prostu. Tam się nie czuje tego podziału. Tam wszyscy ze sobą współistnieją. Można wsiąść do tuk-tuka gdzieś jadąc i z tyłu jest obrazek Jezu, ufam Tobie, z przodu jest piękny biały Budda, jest jeszcze różaniec i wszystko jest okej, albo mała. I buddyści oddają szacunek kapliczkom chrześcijańskim. Chrześcijanie szanują buddystów, bywają na świętach, na przykład buddyjskich. Taką bardzo ciekawą rekomendacją, którą zapamiętałam, ona mi dała dużo do myślenia właśnie na ten temat, że Sri Lanka jest miejscem, gdzie ludzie potrafią wdrażać w życie, czyli żyć tym, jaką drogę wybrali. Czy nie jest się buddystą Lajdeni, tylko po prostu autentycznie wchodzą. Autentycznie, to jest ich droga. W jednej ze świątyń, gdzie był dodatkowy przewodnik potrzebny, inaczej nie można było jej zwracać, usłyszałam, że tylko dopilnuj do tego przewodnika, który nas przejmował, tylko dopilnuj, żeby Madame Maria, bo takie są po prostu nomenklatury, na pewno doszła tam do tego miejsca, bo ona bardzo szanuje buddystów. Ja mówię, okej, okay. Miło mi bardzo, tak, że ktoś tak to odbiera. No po prostu szacunek dla człowieka, takiego jaki jest. Że ma prawo mieć taki pomysł na swoje życie po prostu. Ja wyczuwałam wszędzie. I tak byłam traktowana i było mi z tym szalenie dobrze. I nie czułam się tam turystką w ogóle. Czułaś się jak w domu? Nie czułam się, żeby w miejscach, gdzie spałam, jadłam, czy coś, żeby to było. To było niesamowite, bo gdzieś tam na początku nie za bardzo jeszcze wiedząc, jakie są zasady, znaczy wiedząc, ale może nie do końca tak jakoś wchodząc w nie, przyleciawszy z tego zachodniego świata, doświadczałam naprawdę super rzeczy, czyli że podeszła pani strażniczka, która pięknie mi zawiązała chustę, że mnie ładnie wyglądała, tak? Bo trzeba mieć nogi zakrywane na spodenki, że mnie ładnie wyglądała. Że to nie może tak, że jak się kiedyś w tym,
I to było takie bardzo serdeczne. Nie czułam w tym okazji, nie czułam przymusu. Takie miejsce, w którym nie czułam powietrza agresji. Takie miejsce, gdzie nawet osoby, które bardzo mocno są opakowane, ja mówię o tych, które przyjeżdżają tam. To jest taka moja obserwacja, które są bardzo mocno opakowane w te swoje przekonania, programy, formy zachodnie. Po prostu rozpakowywały się dzień po dniu swoje miejsce. Czyli garnitury, krewaty, takie. No mniej więcej. Ja mam na myśli te formy takie, które sobie sami w głowie narzucamy, psychicznie, mentalnie. Po prostu te miejsca same zmieniają, nie trzeba tam nic robić. Wystarczy być. To proszę powiedz teraz dla takiego człowieka z zachodniego świata, jak tam się wyjeżdża, to jakie się może spodziewać warunków? Warunki są bardzo różne. Ja powiem, że pierwsze kilka dni to było takie ciekawe doświadczenie, bo pozbywanie się pewnych ograniczeń. I to jest właśnie trochę tak, że ta ukryta prawda. Wtedy, kiedy my się przestajemy skupiać na pewnych rzeczach, które nas zatrzymują, po prostu chcemy doświadczyć tego, co się dzieje. To trochę tak było ze strzelanką, że początek był dla mnie w pewnych miejscach trudny. Ale jak zaakceptowałam rzeczywistość, że ona taka jest, czyli że jest to zupełnie inny standard życia, który na początku był dla mnie bardzo trudny. To zaczęłam się wtedy czuć tam bardzo swobodnie. Czyli dokładnie tak, jak powiedziała jest w naszym życiu, że w momencie, kiedy akceptujemy rzeczywistość taką, jaka jest, to dopiero jest nasz pierwszy krok, to jest moja opinia, do rozwoju. Że póki wyszukujemy sobie sposoby, metody na znieczulenie się, a nie przyjęcie tej rzeczywistości, tylko nowego małego skrawka, na który jesteśmy gotowi, no to mamy jak mamy. I to jest bardzo cenne tam, że jeżeli zaakceptujemy tą rzeczywistość, to za tej rzeczywistości wyłaniają się przecudne, przepiękne doświadczenia. Pojawia się bardzo bliska relacja z Lankijczykami. Czasem bez słów. Czasem w formie błogosławieństwa dostawanego od zupełnie obcej osoby, która nie jest mnichem buddyjskim, tylko którą spotkasz na ulicy. Tam zamieniasz kilka słów. No i miejsca, które są bardzo popularne w przewodnikach do zwiedzania, które jeżeli się po prostu płynie, mogą szalenie zaskoczyć, tak jak zaskoczyło mnie. Moje pierwsze doświadczenie, jaskinie, kilka kamieni, no tak, stare historyczne miejsca. Doszłam do bariery energetycznej, gdzie poczułam, że ups. Nie wolno? Nie. Tego się nie przekraczy. Bardzo silna, bardzo mocna informacja. Cztery ścieżki dalej. Maleńka pamiątka po niewielkiej kapliczce. To miejsce emanowało. Tak niesamowitą miłością, że właściwie nawet nie umiem o tym opowiedzieć. Kolejne takie moje bardzo myślę, że zmieniające moje postrzeganie i świadomość miejsca. I to też jest ciekawe, że byłam tam dwa razy, że byłam tam pierwszy raz. Jakby wynikało to z
planu podróży. I czułam, że jak stamtąd wychodziłam, to było Jayashri Mahabodhi, na miejsce, gdzie jest najstarsze drzewo na świecie. Że coś za wcześnie to robię, nie miałam dla siebie przestrzeni. Dostosowałam się jakby do rytmu wycieczki. I za chyba tydzień po prostu przyszedł taki moment, kiedy ja poczułam, że ja tam muszę wrócić. Zmieniłam maszrutę. W ogóle mieliśmy inny plan. Zawróciliśmy spory kawałek, bo to ładnych kilka godzin. I wtedy, kiedy poszłam tam drugi raz, jest taki niezwykły moment, kiedy wchodzi się na tereny świątynne i znajduje się Boga. Dotyka się go stopą ziemi. I tam można to poczuć, chociaż jest to doświadczenie, które jest na całej ziemi, wszędzie, gdzie dotykamy bosą stopą ziemi, ona błogosławi. To nie ma znaczenia, czy to jest beton, czy to jest góry, ale tam po prostu wchodzisz i czujesz, jeszcze daleko, daleko het jest to tych tak zwanych miejsc, tak? To wchodzisz po prostu, czujesz bramę, zostawiasz za sobą obuwie, idziesz boso i czujesz po prostu, że ta ziemia ma zupełnie inną energetyczną jakość. Jak mnie znasz, wiesz, że ja nie szukam, nie wymyślam, tak? Nie sprawdzam, nie kombinuję, ale po prostu i szłam i mówię wow. I to są takie właśnie momenty, tak, że wow, stoisz pod drzewem i po prostu widzisz deszcz energii i tam wszyscy, którzy są, mogą z tego korzystać. Możesz tam usiąść, nic nie mówić, po prostu być. Możesz mieć swoją praktykę, jeśli masz taką potrzebę. Po prostu jesteś. Za drugim razem, jak byłam, przeżyłam tam coś, co było, ja mówię, taką pieczątką na to, co robię. Napisane, co ja robię. Siedziałam po prostu w białej tunice, w białej spodnie, tak jak to wygląda się z szacunku, jak człowiek jest ubrany z szacunku, idąc do jakiejś miejsc, do świąty. I podszedł do mnie człowiek, podszedł do mnie Lankijczyk i powiedział, że on czuje ode mnie taki rodzaj energii, że on ma nadzieję, że ja mogę pomóc jego synowi. Szczerze powiem, zapytałam wtedy mojego męża, czy może to mi jeszcze raz przetłumaczyć, bo ja, wiesz, w ogóle w innej przestrzeni, tak? W innym doświadczeniu. I miałam ochotę się wycofać. Obcy człowiek podszedł, wiesz, to jest takie... I pomyślałam sobie, o kurczę, Maryśka, w takim miejscu się nie robi takich rzeczy. Jeżeli świat przychodzi do ciebie z taką informacją, wow. Umówiliśmy się wtedy na sesję i ja tam pracowałam właśnie śpiewając poprzez dźwięk. I dostałam później fajny feedback, że jest dużo lepiej. Po prostu to takie rzeczy się dzieją, tak? To nie wymyśliłabym sobie tego, że przyjdzie taka informacja ze świata. No musi to być ziemia szczególnie bliska tobie. Takie rzeczy się tam wydziało. Zresztą mój przewodnik kiedyś powiedział, że Marysia, znaczy Madam Maria, tak, bo Marysia to jest trudno powiedzieć. Madam Maria, ty masz lankijską duszę. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to nie zawsze trzeba sięgać do tego, co było kiedyś, jaka była nasza droga, co doświadczyliśmy. Myślę, że ludzie, którzy po prostu podobnie czują, podobny sposób postrzegania świata, bo nigdy się nie ma takiego samego. Mają przede wszystkim podobną intencję w sobie. Spotykając się z drugim człowiekiem, spotykając się drugą istotą, po prostu się dogadują.
A jak to nazywali? Spotykamy zawsze drugą istotę. A co my jako ludzie wykonujemy w takiej sytuacji? No nie, jednak poczułaś się tam w domu. Tak, bo łagodność powietrza. Nie czujesz agresji. Mhm. I ja nie mówię, że nie widziałam tam trudne rzeczy. Widziałam. Ciężko, bardzo ciężko pracując z ludźmi. Widziałam różnie traktowane zwierzęta. Ale widziałam i to, i to. Mhm. I widziałam słonie, gdzie po prostu wtedy się okazało, że mam faktycznie też słoniowy charakter. Czyli wyszłam z siebie jak słoń, jak to zobaczyłam. Ale też widziałam, jak się zatrzymywały sznury samochodów, tylko dlatego, że żółw pojawił się na takiej drodze szybkiego ruchu. I nie było problemu. Nie było problemu. Wszyscy po prostu się zatrzymali. Wysiadło kilku kierowców, sprawdzali, gdzie on jest, przenieśli go. Pojechałam się wszyscy bawię i to było ok. Widziałam mnóstwo, bo taka jest stojanka bezdomnych psów. Widziałam ludzi, którzy przeganiają, ale też widziałam kierowców, którzy po prostu zjeżdżają. Wtedy nie jest, jadą dalej i szanują, że te zwierzęta są. Tak, tam po prostu się czuję ogromny szacunek, a istnieje dla każdej istoty. To nie jest świat magiczny, to nie jest bajka, nie jest raj. Tam się wszystko dzieje tak jak wszędzie i są trudne sytuacje również. Ale mam uczucie, że dla nas ludzi bardzo ważne są relacje. Że jeśli w tym się odnajdujemy, w takiej bliskości i zaufaniu, które można czuć do zupełnie nieznanych nam osób, to znaczy, że nie wytwarzają się żadne warunki zewnętrzne, które powodują brak zaufania. Ja się to nie zawiodłam praktycznie. Bo życie jest życiem, zdarzają się różne sytuacje. Ale tak, żeby mnie coś zawiodło, dotknęło i zostało we mnie, nie zdarzała mi się taka sytuacja. Czyli podsumowując, ten twój wyjazd do Sri Lanki pokazał ciebie tą część twoją być może ukrytą troszeczkę, tak? Prawdziwą? Wiesz co? Bardziej? Ja tak sobie wracam czasami do tych sytuacji. Patrzę na nie z kolejnej przestrzeni swojej życiowej. I za każdym razem widzę coś oczywiście jeszcze innego, czy czuję coś innego, czy doświadczam. Ale tam był przyjazny klimat, nazwijmy to tak, który po prostu pozwolił mi z powrotem poczuć się sobą. Myślę, że o pewnych doświadczeniach nie należy mówić, bo one są bardzo głęboko intymne i ja też nikomu nigdy w te doświadczenia nie wchodzę. Ale mam takie odczucie, że Polacy, którzy się tam mogą pojawić, mają spore szanse spotkać się z tą prawdą o sobie. Ale właśnie, tak jak powiedziałam, uciemiężony naród, który zupełnie w inny sposób rozwiązał to, co pozostało. Ja myślę, że my wszyscy gdzieś tam pragniemy żyć w pokoju wewnętrznym, zewnętrznym. I jeśli zewnętrzne sytuacje są sprzyjające, taki 2-3-tygodniowy wyjazd zmienia. Teraz się robi taki ruch troszeczkę w tym kierunku, bo
właśnie, żeby w kierunku wysp, które zachowały ten taki charakter i takie, można powiedzieć, pierwotne, pozytywne cechy człowieka? Znaczy, wiesz co, dla mnie Sri Lanka jest takim miejscem, które też mi pokazało, jak może być, jak było, jak może być. I dla nas ludzi, po prostu. Maleńka wyspa, naprawdę maleńka wyspa, na której czuję się powie w wolności. Ja wiem, że może to górnolotnie brzmieć, ale mam to porównanie, bo mieszkałam tylko ładnych lat w Anglii. To jest też wyspa, na której czułam się zawsze taka ściśnięta, trochę klaustrofobicznie mi się tam żyło. I nie jest to tylko moje doświadczenie. A tam pomimo, że warunki nie wszystkie są super, tak? To czuję się po prostu wolność. A jak jest wolność? Jak jest blisko, jakie są fajne. To jest ogromne pole dla miłości. A jak czujesz, dlaczego tak tam tą wolność czuć właśnie? Czy to wynika? Wiesz, Sri Lanka ponoć była ulubieńcą Buddy. Myślę, że pewne rzeczy, które zostały wypracowane, ukryte we właściwym momencie dla każdego z nas są dostępne po prostu. Też na nie trzeba, żebyśmy byli gotowi. No ja pytam, czemu tam czujesz akurat wolność? Bo tam jest taka energia. Wiesz co, mogłabym doszukiwać się i teoretyzować i mówić o tym, że na przykład miejsca, gdzie medytowało po kilka tysięcy mnichów, zostawiły w polu taką animą przestrzeń itd. Ale ja tego nie wiem, może nie. Mhm. Ale naprawdę nie wiemy takiej rzeczy. To jest coś zawsze indywidualnego. Co, wiesz, każde nasze widzenie to jest tylko nasze. No w sumie wolno. Ja można ja się poczuć nawet we więzieniu, tak? To wszystko zależy od nas, natomiast w pewnych miejscach jest łatwiej. Dla mnie to było faktycznie takim dużym powiewem wolności pobyt tam. I ja z tym wróciłam w sobie. I to było też coś, co a nie zdarzyło się. Tak. To był proces, który przebiegał jeszcze co ładnych miesięcy. Kosztowało mnie to też sporo świadomej pracy ze sobą, z emocjami, bo się zmieniało moje życie, bo zmieniał się mój świat. Ale ta zmiana jest dobra. To jest moja. Już też z tym jest moja. Nie wiem, czy dobra, ale jest moja. Jeśli będę mogła się tym kiedyś podzielić, być może wspólnie podróżując, to zrobię to z przyjemnością. Tak jak wiesz, ostatnio nagrałam płytę. Okładka jest też ze Sri Lanki, przesłaniem ze Sri Lanki, z buddyjskiego kasztoru. Kurczę, no, przyszło zdjęcie, po prostu przyszło zdjęcie do zaakceptowania i popłynęła taka energia, że ja usiadłam i wow. Ja nie szukam tego, to albo się dzieje, albo nie. Bo rozpatrywanie życia pod takim kątem, taka energia, można po prostu, no, albo się akceptuje rzeczywistość i to kim my jesteśmy w pełni. W pełni. Nawet te ukryte sprawy. W pełni. W pełni. One nie zawsze są ukryte, czasem są na wierzchu. Albo nie. Albo akceptujesz to, kim jesteś. I że jesteś na swojej drodze. I że jesteś tutaj formą. Twoja istota czuje, myśli, doświadcza.
nie będziesz nawet miał pomysłu zakładania niczego do kartki. Więc podsumowując, na czym polega dla Ciebie urok Sri Lanki? To, że można wypoczywając, nie wiem, nurkując, jeśli ktoś lubi, pływając, jeśli ktoś lubi. Bo ja naprawdę nie jestem w stanie opowiedzieć tego, co ja doświadczyłam, nie wiem, na przykład na safari. To by trzeba było kolejny wywiad nakręcić, bo tym, co niesie kontakt ze słoniami, tak, na żywo. Zjedzone są tak blisko i czego coś odczuwa, co się doświadcza, co się w człowieku budzi. Ale dla mnie najpiękniejsze było to, że coś, co bywa nazywane wzniesieniem. Dla mnie to nie do końca może jest to, ale to takie otwarcie nasze na nasze jestestwo. Nie wymagało żadnego wysiłku. To się po prostu działo. Ja nie byłam w żaden sposób mechaniczny w to zaangażowana. Czas na spokój, czas na pływanie, czas na nurkowanie. Nie trzeba było diety specjalnie sobie układać, żeby organizm to czy tamto, tylko po prostu ja po kilku dniach zaczęłam pić wodę z kokosa kupowanego na ulicy, wyjadać ze środka miąż, jadłam mango, bo były przepyszne. Były rzeczy, których nie pasowały, tak, ale i zaczęłam płynąć, zaczęłam żyć, zaczęłam być. Z powrotem sobie. I są kurorty, jeśli ktoś lubi luksus, są wspaniałe, piękne miejsca, w których można świetnie wypoczywać, dobrze przygotowane, ale są też takie miejsca na uboczu, gdzie można się skryć i też mieć fajnie, tak jak się lubi, jeśli chodzi o warunki. I właśnie chyba to, że ta przemiana jest naturalna, czyli ze mną zgodna, bo dla mnie człowiek przemienia się naturalnie poprzez dźwięk. I tamto dla mnie takie to było, że po prostu się działo. Można było siebie obserwować, można się było zadziwiać, ale to się działo. Czy nie było w tym żadnego napięcia? Nie. I się nie oddziało. Dzieje się nam. Myślę, że tutaj dosyć ciekawą rzeczą jest świadomość siebie duża, że osoby, które są na tej drodze takiej samopoznania, powiedzmy, ja nie mówię o kombinatoryce, tylko o poznawaniu siebie, więcej mogą z tego korzystać, bo są świadome, tak? Jeśli ktoś doświadczył, ale w momencie, kiedy stamtąd wyszedł, wszedł w nowe warunki i koniecznie jakby dostosowywał się z powrotem do tych starych warunków, to mogło trochę inaczej wyglądać, bo to jest taki rodzaj walki wtedy, takiej wewnętrznej. No nie mogę chodzić na boso po ulicy, tak? Mogę. Dlaczego nie? Ziemia wszędzie jest święta. Jeśli jest mi okej, to mogę. No dobra, ale ja ci tego nie daruję. Opowiedz o tych słoniach. O kurczę. Słonie to jest w ogóle moja ogromna słabość, całe życie. Pierwszego słonia na żywo widziałam mając lat chyba 4 i tak go dotykałam trochę, tak miało go matkę. I to nie było złe. Gdzieś mi w pamięci została ta historia i mam ogromne wzruszenie zawsze w tej słonie. Doszukiwałam się w różnych tradycjach i tak dalej, bla. I dopiero jak zobaczyłam właśnie słonia na Sri Lance, żyjące na wolności w całym starcie, przeróżnie, każdy inny. I po prostu obserwowałam i siedziałam i nie było tak
takiej mocy, żeby jeep pojechał dalej, broń Boże. Po prostu zniknęłam i żyłam w tym momencie. Mhm. To było absolutnie niesamowite. Sonia ponoć przechowuje w sobie miłość w tym świecie. Cóż tu więcej mówić? Ja jak to ja siedziałam sobie po prostu, znaczy już wyjeżdżaliśmy z parku. Mieszkają poza parkiem, to nie jest tak, że mają już trudną ramę i granicę. I były takie dwa samotne słonie. Jeden przepiękny, ale absolutnie powiadomo, że niesamowity samotnik. To się czuło po prostu. I drugi, który gdzieś tam się przemieszczał przy drodze. I Marysia zawołała, come on baby! Naprawdę jest jakieś tam 30-40 cm i to samochód, wtedy na przodzie nie podjechał. I dostałam wtedy burę, że takich rzeczy się nie robi, ale wiesz co, tego się nie da po prostu opisać. To trzeba poczuć. Trzeba tam być, trzeba tego doświadczyć, co wnoszą te niesamowite zwierzęta w nasz świat. Obserwowałam słonie. Przytułek dla zwierząt. Mm-hmm. Gdzie były małe słonie, które straciły mamę, były karmione, duże słonie, które były w jakichś uszkodzeniach. Niesamowite doświadczenie. No bardzo się przywiązują tam już te słonie do opiekunów słoni. Aż do tego stopnia, że po odejściu są w stanie po prostu umrzeć. Albo się kocha. Czy jeszcze jakieś miejsce na Srilance pozostawiło w tobie jakiś taki odcisk? Kandy i świątynia zęba. Mhm. Buddy. Przepraszam, że się śmieję, bo tak naprawdę śmieję się z siebie. Jak ci pewnie podeszłam do tematu na takim flow. No tylko czytałam coś, ale zupełnie nie czułam. Dopiero się zaczęło dziać o 4 rano, bo niedaleko nocowaliśmy. I o 4 rano wyszłam na balkon i usłyszałam już modlitwę. Buddyjską, jaha. I to było takie miejsce, gdzie wiesz, jak to jest z relikwiami, tak? Jak ma się czasem do tego stosunek? Bądźmy szczere, tak? Zwłaszcza po tym, jaka historia spotkała na tym świecie relikwie, tak? Co z nimi zrobiono. A to było takie doświadczenie, gdzie w tłumie, którzy bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, bez przepychanki, wyżyją się tam kwiaty lotosu na takiej miseczce, więc to nie było wygodne. Czułam, że po prostu wszyscy robią trochę więcej miejsca dla mnie, niż jak na florku, kwiatki w garści. Szczerze powiedz mi, trudno o tym opowiadać, bo niesie to za sobą ogromnie wiele emocji. I ja oczywiście z tymi kwiatkami sobie, wiesz, pierwsza się tam przemanewrowałam, bo ja już byłam czytana jako Lankita, bo w jakimś tam krótkim czasie w ogóle nie pan odbiera jako Wallpaker. Mój mąż jeszcze się przybijał tam za mną. Bo ja w niej miejsca zapotrzebowałam. Więc tak się przekonałam, poszło.
poprosiłam tylko mnie za Marsia, zaczekaj na mnie. Okej, to się potrwa chwilę. Doszedł do mnie i do miejsca, gdzie jest przechowywana relikwia, gdzie się właściwie staje na sekundkę. To nie jest tak, że jak są otwarte drzwi, że tam się stoi i nie wiemy, co się dzieje. To jest kontakt bardzo krótki. Ja poczułam już dochodząc, jakby zatrzymywał się czas. Stanęliśmy, Kasia kwiaty daliśmy na ofiarę, którą miałam. Zobaczyłam wtedy oczy mnicha, które stały wewnątrz tej części, gdzie jest przechowywana ta relikwia. I poczułam się wtedy w sposób niezwykły. Być może będę się dzieliła tym z innymi jeszcze w innej formie. Nie tylko zapraszając do wyjazdu, gdzie można po prostu w zwyczajnym świecie odpocząć, zregenerować się, odzyskać wewnętrzny spokój, spotkać się ze sobą po prostu bez takiego. Cały czas mam kontakt w tej chwili z moim synem, który jest od kilku miesięcy na Sylacji. Przyglądamy się, co możemy z tym jeszcze zrobić. Mhm. Czy ta płyta, która właśnie powstała, ma coś wspólnego ze Sri Lanką? W pewien sposób tak, bo tak jak powiedziałam, ja zmieniłam siebie, ja się zmieniłam, tak, ale zmieniłam siebie i zmieniło się też moje śpiewanie. Jaki jest tytuł tej płyty? The Way of the Essence of the Being, czyli gdybym chciała to powiedzieć po polsku, niekoniecznie tłumacząc ten tytuł, to jest ścieżka do poznania siebie. To każdy doświadcza sam na swój sposób. I nikomu tego nie może powiedzieć. Bo każdy zna prawdę o sobie. Mm-hmm. Masz jakiś oddźwięk, jak na ludzi wpływa słuchanie tej płyty? Jakieś przemiany? Powiem tak, zaskoczyło mnie kiedyś, ponieważ z tego co wiesz, ja zostawiam dźwięk i każdy ma to dla siebie. Chcę się skontaktować, o czymś porozmawiać, to oczywiście jestem otwarta na taką sytuację. Ale zaskoczyło mnie na przykład, kiedyś rozmawiałam z kilkoma osobami, jakoś tak to przyszło z przestrzeni. Myślę, że akurat od tych osób się dowiedziałam, tak? Mhm. Że ludzie słuchają po prostu moich nagrań, takich nawet krótkich, tak 10-15-minutowych, sobie w internecie. Dla siebie.
ja nie wnikam. Ta płyta się pojawiła niedawno, tak naprawdę ja jeszcze chwilę temu nie byłam gotowa, żeby ona się mogła w ogóle do dystrybucji zostać wydana. Kilka osób, które ją, czy kilkanaście w tej chwili, które, ja specjalnie im właściwie nie mówiłam, tak, że jest, zamilkło, więc podejrzewam, że trochę się dzieje. Ktoś ostatnio napisał, że bardzo bliska jest mi istota na razie. Co to więcej dodać? No właśnie to jest tak, że wiesz, to są takie rzeczy jak po ostatnim Ampolu, gdzie podszedł pan i powiedział, pocałował mnie w rękę i powiedział, ja ci ufam. No i czy jest coś cenniejszego ponad bliskość, zaufanie, akceptację? Czyli coś, co tworzy przestrzeń do tego, że miłość może płynąć. Wszystko nabiera bardziej ludzkich kolorów. Bardzo życie. To jest moje. Ja tak czuję, że to wartościowe. Że wraca życie. Dziękuję ci, Marysiu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję.